Witam. Dzisiaj Wam zaprezentuję telewizor firmy Strong. Jak widzicie, to jest model C302. To jest idealny telewizor do przyczepy campingowej, ponieważ ma możliwość zasilania 12V albo po prostu do małych pomieszczeń, bo jest niedużych rozmiarów, ma tylko 24 cale. Jak widzimy, telewizor posiada tuner DVB-T2, czyli nowy standard telewizji naziemnej, DVB-C, czyli telewizja kablowa, oraz DVB-S2, czyli telewizja satelitarna. Dzisiaj Wam przetestujemy telewizję DVB-T2 oraz DVB-C, czyli zobaczę, jak działa pod telewizją kablową oraz przy telewizji naziemnej. Jak widzimy, telewizor posiada wejście HDMI oraz USB. Tu z boku opakowania możemy zobaczyć, że to jest dokładnie model SRT 24HC3023. Pobór mocy jest w standardzie F i tu mamy oznacznik francuski łatwości i możliwości naprawy. To jest, biorąc pod uwagę, czy możemy to samemu naprawić, czy trzeba to oddać do specjalistycznego zakładu, ile kosztują części zamienne, możliwość znalezienia instrukcji do naprawy. To jest taki nowy współczynnik naprawy. On powstał we Francji w 2021 roku, bo Francja chce, żeby sprzęty były bardziej naprawialne, a nie wymieniane, żeby dbać o środowisko. Tak się prezentuje telewizor po wyjęciu z opakowania. Jak widzimy, mamy instrukcję, zasilacz, pilot, 4 śrubki do przykręcenia nóżek, dwie nóżki, baterie oraz dwie przejściówki. Dobrze, zobaczymy może jak z tyłu wygląda telewizor. Jeśli chodzi o wejścia z tyłu telewizora, to mamy wejście zasilające, wejście na słuchawki, wejście VGA, czyli tak często kiedyś było używane przy komputerach, kartach graficznych, teraz jest zastępowane powoli poprzez HDMI, wejście z kart, wejście dźwięku z komputera, mamy tu wejście satelitarne na F nakręcany, czyli DVB-S2, wejście na kabel koncentryczny, czyli DVB-T2 oraz DVB-C, wyjście dźwięku cyfrowego kolekcjonalnego, tu z boku mamy wejście HDMI, wejście USB, wejście na moduł CI+. Robiłem o modułach już filmik, czyli to telewizor też to obsługuje. Jeśli nie wiecie, co jest moduł CI+, to macie link pod filmikiem, wejście AV oraz wejście JPBPR. Dobrze, podłączę telewizor, zobaczymy jego pierwsze uruchomienie. Dobrze, już nóżki przekręciłem do telewizora, ale zapomniałem Wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Jak widzimy, tu na tablicy mamy wymagane jest 12V na 3A. Jak mówiłem, ten telewizor można podłączyć do sieci 12V w przyczepie. Przewodu oryginalnie nie ma w opakowaniu, można z tego to kupić. Jeśli chodzi o zasilacz, który jest razem w zestawie, to jest 12V na 3A, to jest maksymalnie 36W. Maksymalny pobór mocy telewizora to jest 40W. Dobrze, zanim jeszcze uruchomię telewizor, zobaczymy, jak wygląda pilot. Jeśli chodzi o pilota, to ma przyciski gumowane, jak słychać, cichutki jest, w ręku leży dość wygodnie. Też widzę tutaj ukłon, jeśli chodzi o starsze osoby, przyciski numeryczne są dosyć duże. Dobrze, to uruchomię telewizor, zobaczymy, jak wyszukuje kanały DVB-T2 oraz DVB-C. Dobrze, telewizor podłączyłem do telewizji naziemnej. Zanim wyszukamy kanały, warto zwrócić uwagę, że tu z przodu mamy ładnie poopisywane przyciski, jak zasilanie, zmiana źródła sygnału, głośniej, ciszej, zmiana kanału oraz mamy czujnik podczerwieni z podświetleniem. Dobrze, to zmienimy język menu na język polski. Następnie kraj tak samo. I jak widzimy, mamy tutaj ustawienia strojenia możemy sprawdzić, czy ma być sygnał analogowy czy cyfrowy, ale w tej chwili już analogowego u nas nie ma, to tylko wyszukiwanie cyfrowe. Mamy do wyboru DVB-T2, czyli telewizja naziemna, DVB-C, czyli telewizja kablowa oraz satelitarna. Jak widzicie, też mamy tutaj wybór satelity, jaka ma być satelita. My przetestujemy, jeśli chodzi o ten telewizor, tuner DVB-T2 oraz telewizję kablową. Dodatkowo przetestujemy, jak działa odtwarzanie filmów, muzyki oraz zdjęć z USB. Telewizor wyszukał już kanały, zobaczmy, jak wygląda menu tego telewizora. Jak widzimy, mamy pierwsze to zakładka kanały. Możemy jeszcze raz wyszukać, zmienić standard wyszukiwania z DVB-T na DVB-C lub DVB-S. Możemy edytować kanał, czy możemy poprzesuwać, ale jak widzicie, tutaj w tej chwili będziemy przesuwali kanał. To i tak on zamieni się po prostu numerem z tym kanałem, co w tej chwili się bawimy. A jeśli chcemy, żeby po prostu kanał nam się ułożył 1, 2, 3, 4, 5, 6, a nie 1, 2, 13, 14, 15, 20, tu mamy wyłączenie kanałów logicznych. Jak teraz wejdziemy w edycję kanałów, zobaczycie, że mamy kanał po prostu 1, 2, 3. Jak teraz zrobimy, poprzesuwamy te kanały, mają po prostu normalnie inny numer. Możemy też zablokować, czerwony usunąć lub dodać do ulubionych. Dobrze, kolejna część menu to jest wyszukiwanie kanałów darmowych albo płatnych, czyli wszystkich kanałów. Następnie mamy ustawienie obrazu, możemy zmienić jasność, kontrol. Ma być normalny, ciepły, zimny. Kolejna zakładka to jest dźwięk. Możemy zrobić sobie profil muzyka, standard, sport lub własne ustawienia. Następnie mamy strefę czasu, czyli możemy ustawić, kiedy ma się, po ilu godzinach ma się sam telewizor wyłączać. Jak długo ma się wyświetlać informacja o kanale, zmienimy sobie na 30, bo później zobaczymy informację o kanale. Blokada, język, teletekst, takie podstawowe funkcje, aktualizacja przez USB, czy HDMI ma być obsługiwany przez sieć. Jak mamy na przykład podłączony po niego dekoder Smart, czyli Android Boxa, to jak w tą funkcję uruchomimy, wtedy na przykład dekoder będzie nam wybudzał telewizor i tak samo jak telewizor wyłączymy, to nam będzie po prostu go usypiał. Dobrze, teraz zobaczymy, jak zmienia nam programy. Zmienimy z jedynki na kolejny. Jak widać, przy każdej zmianie kanału trzeba poczekać około 3 do 4 sekund. Dobrze, teraz zobaczmy, jak wygląda przycisk info. Jak widzicie, mamy napisane, jaka rozdzielczość, jaki standard, czy jest język, HD, napisy, teletekst. Na dole widzicie, mamy tu opis programu, rok produkcji, ale szkoda, że to jest taki małe okienko, jeśli chodzi o przeczytanie informacji. Wolałbym, żeby po prostu pojawiała się taka duża informacja na ekranie. Dobrze, zobaczymy EPG. Jak widzicie, EPG jest tu w miarę czytelne. Na górze mamy ładny opis programu. Jak klikniemy jeszcze raz info, to będziemy mieli na pełen ekran. O takie właśnie mi chodziło. Ja bym wolał taki opis, jak klikam i info podczas oglądania, żeby chciałbym zobaczyć, żeby był taki duży opis. Ale na szczęście jest to w EPG i jest to czytelne. Jest rok produkcji, kraj produkcji, krótki opis. Jest o tyle fajnie, jak widzicie, zmieniam, co jest na innych kanałach. Nie zmienia mi się kanał w tle, tak jak przy dekoderach DVB-T. Zaraz może znajdziemy jakiś film. To zobaczymy, czy będzie po prostu większy opis filmu. Jakieś porachunki, zobaczymy, tu może to będzie film. Jak widzicie, też mamy podane reżyseria, aktor, rok produkcji, kraj oraz krótki opis. Jeśli chodzi o EPG i opis filmów w EPG jest poprawnie, ładnie zrobione. Dobrze, teraz zobaczymy, jak wygląda telegazeta. Klikniemy przycisk tekst. Jak widzimy, się szybko wczytuje. Zobaczymy, jak widzicie, wszystko ładnie działa. Litery są poprawnie. Jak drugi raz klikniemy teletekst, to mamy, zmienia nam się czarny ekran, zmienia się, pojawia się nam po prostu, widzimy, co się dzieje na bieżąco w telewizji. Trzeci raz wyłączymy, przyciśniemy przycisk source. Zobaczymy teraz, jak otwiera multimedia z USB. To jak od razu widzicie, możemy zmieniać sobie sygnał na satelitę, analog, różne inne wyjścia. Możemy z pendrive'a odtwarzać zdjęcia. Jak widzicie, pojawił nam się kotek. Wrócimy, zobaczymy, czy nam odtwarza dźwięk. Mamy testową piosenkę. Dobrze, zobaczmy jeszcze nam, czy odtwarza filmy. Jak słychać i widać, pojawia nam się obraz i dźwięk. Przesuniemy, czy działa też przewijanie. Żeby stąd wyjść, znowu przyciskamy przycisk source i wybieramy sobie DVB-T. Dobrze, teraz podłączę pod operatora telewizji kablowej telewizor. Zobaczymy, jak odtwarza sygnał DVB-C. Jeśli chcemy wyszukać kanały DVB-C teraz, jak mieliśmy wcześniej wyszukane DVB-T, klikamy guzik menu. W pierwszej zakładce mamy automatyczne wyszukiwanie. Zmieniamy standard DVB-T na DVB-C. Tu możemy sobie wybrać, czy ma być skanowanie pełne, na ślepo. Może być też automatyczna sieć. Możemy wpisać, niektóre operatory podają numery sieci. Tak jak pamiętam, w UPC można było wybrać tam 4352, to był dla Mazowsza. Szybkość bitrate'u 6900 czy jakieś inne ma, ale jeśli nie wiemy, jaki nasz operator daje parametry do wyszukiwania, wtedy po prostu wybieramy DVB-C, pełne wyszukiwanie. To trwa trochę dłużej, niż byśmy mieli te parametry, ale nie mamy nie wiemy, jakiego operatora, tylko akurat w komentarzu było poproszone, żeby podłączyć się pod Vectrę, to podłączyłem telewizor akurat do sieci Vectra i niech nam wyszukuje teraz kanałów. Jak wyszuka, to zobaczymy, jak to dalej wygląda. Telewizor nam znalazł już wszystkie kanały, jeśli chodzi o standard DVB-C. Jak mówiłem, ten telewizor ma wbudowany wejście na moduł CI. Jeśli wasz operator ma możliwość dostarczenia wam tego modułu CI, wtedy nie potrzebujecie dekodera do telewizji kablowej, wystarczy, że taki moduł wsuniecie w telewizor, wyszukacie kanały operatora telewizji kablowej i wtedy jednym pilotem możecie zmieniać kanały wszystkie. Nie trzeba się bawić na dwa piloty, że jednym uruchamiamy telewizor, drugim uruchamiamy dekoder operatora. Po prostu za wszystko nam odpowiada telewizor. Dobrze, oprócz tego, że nam znalazł też kanały telewizyjne, tu operator telewizji kablowej też nam dostarcza stacje radiowe. Jak kliknę przycisk EPG, to zobaczycie, że nam znalazł tych stacji radiowych cyfrowych kilka. To jest też fajna rzecz, że możemy po prostu posłuchać sobie radia, jak nie ma nic ciekawego w telewizji. Dobrze, przełączymy z powrotem na telewizję. Jak widzimy, kanały się zmieniają tak samo jak przy standardzie DVB-T2. Czyli trzeba poczekać około 2-3 sekund. Też mamy opis, jaki to jest program w danej chwili. Jak przyciśniemy EPG i info, tak samo mamy ładny opis, jeśli chodzi o produkcję, reżyseria, aktorzy, tytuł oryginalny, podtytuł. To ma jakaś zakazana historia. Tak samo możemy w ustawieniach, edytować. Programy tu miałem wyłączone akurat numery kanałów logicznych przy wyszukiwaniu. To nam znalazł kanał 1, 2, 3, 4 po kolei. Gdyby to było włączone, to by tam po prostu znalazł kanał 1 na 101, bo akurat ten operator tak ma ustawione kanały oryginalnie, że 1 jest na kanale 101, od 1 do 19 są stacje radiowe. Dobrze, ale możemy, jak mówiłem wcześniej, możemy te kanały edytować, możemy wziąć sobie, tak samo jak przy standardzie DVB-C, poprzerzucać gdzie chcemy. Tak jak widzicie, znalazł nam już TVP4K, czyli ten operator będzie dostarczał na czas mundialu kanał TVP4K. Miejmy nadzieję, że ten kanał zostanie na dłużej, nie tylko na mundial. Ale akurat jeśli chodzi o ten kanał, nie mogę go Wam pokazać, ponieważ telewizor jest w HD, nie w 4K, bo to jest, nie wiem, model podróżny, powiedzmy na działkę. Jeśli chodzi o nadziałkę do przyczepy kampingowej, możemy go zasilać z 12V, nie musi to być podłączone pod 220. Jeśli macie jakieś pytania o ten telewizor, piszcie w komentarzach. Według mnie telewizor warty rozpatrzenia, bo mnie akurat fajny jest, mnie ogródek działkowy, czy do kuchni, do jakiegoś małego pokoju. Telewizję bez problemu odbiera, czy przez moduł CI, czy po prostu z telewizji naziemnej. Jeszcze możemy go podłączyć po satelitę, tak jak mówię, mamy na działce satelitę i niektórzy operatorzy dają tak zwane telewizja na kartę, tam było chyba NC Plus dawało telewizję na kartę, też można w tym było wziąć moduł. Na czas wakacji, na 2 miesiące wykupić sobie abonament, wkładamy moduł, podłączamy go pod satelitę, wyszukuje kanały, działa. Fajne są te przyciski, są, jeśli chodzi o pilota, jeszcze powracając, są ciche. Ułożenie pilota też jest poprawne, mamy tu kanał góra, kanał dół, głośniej, ciszej, numeryczny mamy na górze. Kanały zmienia około 2-3 sekund, ale to nie jest większa przeszkoda. Obraz jest, jak widzicie, bardzo ładny, nie ma żadnych odbarwień na niektórych, jak niektóre tańsze telewizory mają, po prostu jest takie, że tu jest ciemniej, tu jest jaśniej. Tu widzę, że podświetlenie matrycy jest po całości. Dajcie łapkę w górę, trzymajcie się.